Hej wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam na haul z DM-u. Postanowiłam, wymyśliłam sobie taki challenge, że wydam tam maksymalnie 100 zł, czyli korzystając z kalkulatora, 100 zł dzieląc na aktualny kurs euro, czyli 4,6, daje nam 21,74 w zaokrągleniu euro i w tej kwocie chciałam się zmieścić, a mój rachunek wyniósł, słuchajcie, 19,60. Halo, halo, proszę się wyostrzyć. Tak, to jest dowód. Zachowałam go specjalnie, żeby też pokazać Wam ceny, żeby trochę może opowiedzieć o tym, jak kształtują się tutaj ceny kosmetyków w Austrii. Powiem Wam, że w przeciwieństwie do cen na przykład jedzenia albo jakichś tam innych rzeczy, wyjścia na przykład do restauracji, to te ceny w drogeriach czy w perfumeriach wcale jakoś znacznie się nie różnią od polskich cen. Wręcz niektóre rzeczy... No okej, okay, może niektóre faktycznie, tak jak Maybelline, L'Oreal, czy jakaś tam maskara, która kosztuje w Polsce 30 zł, tutaj kosztuje, nie wiem, 10-15 euro, no to faktycznie jest różnica, natomiast w większości te rzeczy są bardzo podobne cenowo, a niektóre są nawet tańsze. Na przykład ten podkład z Diora udało mi się kupić 100 zł taniej, niż zapłaciłam za niego w Polsce, co jest dosyć dziwne. No ale tak jest. No i zachowałam specjalnie paragon właśnie, żeby Wam te ceny tutaj pokazać Wam, co kupiłam i tak sobie patrząc na te rzeczy, to w ogóle stwierdziłam, że ten film to mogłabym zatytułować Baby Shower Haul, chłopiec czy dziewczynka, albo coś w tym stylu, bo jakbym chciała oczywiście zrobić dobry clickbait, bo wszystko tu jest różowo-niebieskie, także wygląda to dosyć uroczo, a powiem Wam szczerze, że ja niektóre rzeczy, jak na przykład żel pod prysznic, potrafię kupić tylko ze względu na ładne opakowanie, tak. No, a jeszcze wracając do tych challenge'y, to ja sobie czasami tak wymyślam, że na przykład, nie wiem czy też tak macie, ale lubię sobie robić takie mini głupie wyzwania w ciągu dnia, na przykład skończę, ogarnę całe prasowanie do 7 piosenki z tej playlisty. I jakoś tak mnie to motywuje i nakręca, żeby się z tym wyrobić w czasie. A może to dziwne, ale... Skupiłam się na tych zakupach tylko na takich rzeczach, które dostaniecie w DM-ie. Chyba tylko dwie rzeczy są takie, które można kupić w innych sklepach. I chciałam po prostu przetestować jakieś takie rzeczy, które oni mają na wyłączność. No to zaczynam od początku. Może pojedziemy sobie kolorystycznie i zacznę od koloru różowego. I pierwsza rzecz to jest żel pod prysznic. No rain, no rainbow. Czyli taki, wiecie, egzystencjalno-filozoficzny tekst. Bardzo mi się podoba. Jak nie ma deszczu w życiu, to i nie ma tęczy, także podoba mi się ten tekst. Over the clouds, żel pod prysznic. Powiem Wam, że on pachnie mega, mega ładnie, tak słodko, ciasteczkowo, jak takie lody ciasteczkowe, coś takiego. Ja bardzo lubię te żele z Balei. One nie są jakieś super pielęgnujące, nawilżające, ale za tą cenę, właśnie od razu będę Wam mówić ceny, bo zaraz zapomnę, to moim zdaniem są naprawdę super. I ja więcej od żelu nie wymagam. 0,75 euro. Także możecie sobie w głowie pomnożyć przez 4,6. Wiem, że teraz świetnie to zrobiliście, na pewno szybciej ode mnie. Dobra. Następna rzecz to jest oczywiście też różowa i też marka Balea. To jest woda micelarna, płyn micelarny 3 w 1. Przypomina mi trochę ten garnierowy, nawet pojemność jest taka sama, 400 ml. Jeszcze nie miałam żadnych płynów micelarnych z Balei. Także zobaczymy. Napisali, że Zergut. No to jak Zergut, to chyba będzie spoko. I on kosztował, już Wam mówię, płyn micelarny Rose, 2,95. Czyli 3 euro w zaokrągleniu. No to też wydaje mi się, że taka cena jak garnier chyba, nie? Coś takiego. No, także zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie szczypał w oczy. Na to liczę najbardziej. Następna rzecz również do twarzy to jest taka pianka oczyszczająca, też jej nie miałam, właśnie chciałam w tych zakupach trochę pokupować takich rzeczy, których jeszcze do tej pory nie stosowałam, żeby sobie po prostu coś potestować tutaj, korzystając z tego, że mogę jeszcze sobie tutaj pomieszkać. No i to jest pianka, która ma być bardzo delikatna do wrażliwej skóry z jakimś takim ekstraktem kwiatowym i ona kosztowała euro 95, także mega mało, mega tanio, 150 ml. Ciekawe, czy będzie wydajna. Zazwyczaj te pianki są bardzo wydajne. No i zobaczymy, czy sobie z makijażem będzie radziła. Bez mikroplastiku, także słuchajcie, dla niektórych, jak wiecie o co chodzi, to
Dla mnie najważniejsze jest, że nie ma w składzie SLS-ów, a ja na to zawsze zwracam uwagę, żeby te produkty oczyszczające mi cery nie przesuszały. No i ma być dedykowana do cery wrażliwej, więc zobaczymy. Dam Wam znać oczywiście. I ostatni różowy produkt to jest Wilkinson i takie nożyki do golenia brwi i... Znaczy, golenie brwi trochę źle to brzmi. Do regulacji brwi i do golenia twarzy. Ja, słuchajcie, mimo jasnych włosów mam dosyć dużo tego meszku na twarzy i od lat go usuwam. Jak widzicie, jeszcze czarnego zarostu nie mam, także myślę, że tutaj nic takiego się nie dzieje. Jest to jakiś taki mit i spokojnie ten zabieg polecam. Kształtowanie brwi i złuszczanie skóry jest tutaj napisane nawet po polsku. No, także miałam do tej pory z innej firmy, ale myślę, że tutaj jakiejś wielkiej różnicy nie będzie. I one kosztowały 3,95 euro. Kolejna rzecz to... dobra, to już nie jest różowa rzecz, ale fioletowa. To jeszcze jedziemy kolorystycznie. To jest taki olejek, mieszanka olejków do włosów z firmy Alverde. To jest też marka własna DM-u i to jest marka, która opiera się na naturalnych składach. Oni mają mnóstwo produktów i do ciała, i do twarzy, i do włosów, i tam w ogóle do wszystkiego. I mają też fajne składy. Tutaj jest mieszanka samych naturalnych olejków. Tak, praktycznie są. No i dodatek substancji zapachowej, ale generalnie same naturalne olejki są w składzie. No i ja to będę stosować jako taki produkt do olejowania włosów, po prostu przed myciem. I tu w składzie jest na przykład bio awokado i bio masło shea. Czy shea, jak kto woli. No także zobaczymy, bo mój olejek z Anwen już się skończył. Już Wam pokazywałam go w jakimś denku. I nic takiego do olejowania włosów nie mam, a to jest jednak zabieg, który się naprawdę fajnie sprawdza na takich włosach rozjaśnianych, farbowanych i w ogóle zniszczonych. I on kosztował za 75 ml 3,15 euro. Po co mówię euro, skoro i tak wiecie, że to euro? I nie, nie chwalę się, że to euro, bo już kiedyś dostałam taki komentarz, że chwalę się, że mieszkam w Wiedniu. No jakby było się czym chwalić, no słuchajcie, miasto jak miasto. Także niektóre komentarze naprawdę wygrywają. Totalnie. W życiu bym o tym nie pomyślała. Dobra, kolejna rzecz. To już są produkty, słuchajcie, typu chłopiec, czyli niebieskie. I to jest znowu Balea i taki krem do ciała. Szukałam jakiegoś balsamu do ciała i powiem Wam, że ten miał zdecydowanie najlepszy skład. Nie ma parafiny, ma naprawdę świetny ten skład. Ma glicerynę, masło shea, ma olej kokosowy, ma olej migdałowy. No naprawdę skład ma spoko. Jestem ciekawa, jak pachnie. Może sobie w sumie otworzę go od razu. I tak zaraz będę go używać. I on był naprawdę śmiesznie tani, a naprawdę skład miał najlepszy, bo inne już mi się tak do końca nie podobały. Mimo, że miały jakieś tam warianty zapachowe, to nie miały na przykład masła shea w składzie, albo miały parafinę, więc już takie fajne nie były. I on był, słuchajcie, za euro 95. Także niecałe 10 zł, jak dobrze liczę. No to jest taki oldschoolowy zapach. Taka, nie wiem, Nivea albo jakaś jaja sprzed 50 lat. Nie żebym miała tyle lat i żebym to pamiętała, ale to mi się tak kojarzy. Takie, wiecie, takie babcijne kremy. Ale co nie zmienia faktu, że to jest bardzo ładny zapach. Ja lubię takie zapachy, takie właśnie mydlane, typu mydło Dove albo krem Nivea. No chyba najbardziej do kremu Nivea bym porównała. Także spoko. Na pewno się nim dzisiaj wysmaruję. Jedyny produkt do makijażu, jaki kupiłam, to jest Alverde. Aha, czyli właśnie ta sama marka, co ten olejek. I to jest, słuchajcie, puder mineralny. Dosyć taki malutki, 10 gramów. Odcień 02, Hala Focus. Bardzo mi się spodobał na testerze. Jak zaczęłam go sobie gdzieś tam macać, to wydał mi się taki bardzo milusi, mięciutki i taki, tak się łatwo w ogóle rozpracowywał. Więc mam nadzieję, że będzie fajny. W sumie to nie mam żadnych takich pudrów mineralnych i nie pamiętam, żebym miała... Nie, no miałam jakieś tam podkłady mineralne kiedyś, ale takiego pudru mineralnego nie mam i ma, słuchajcie, takie mini puszątko tutaj. Zobaczcie to, jakie to jest cute. Ja uwielbiam takie miniaturki, bo może dlatego, że sama jestem trochę taką miniaturką człowieka, tak się śmieję zawsze, bo mam niecały 1,60 m.
I dlatego mam po prostu słabość do takich miniaturowych rzeczy, obojętnie co to jest, czy to są mebelki do domku dla lalek, czy to są mini perfumy, czy jakieś mini różne inne dziwne rzeczy, to ja po prostu kocham wszystkie miniaturki. No, taka dygresja. I on kosztował, to była w ogóle najdroższa rzecz z całych zakupów, aż 4,45, także no produkt ewidentnie luksusowy. I ostatnia rzecz, najważniejsza, czyli pasta do zębów. Kończymy na kolorze niebieskim, także jak widzicie, no wcale to nie byłby taki clickbait, jakbym napisała, że baby shower haul. No, kolory baby shower jak najbardziej się zgadzają. Jest róż i jest niebieski. No, jakaś tam wybielająca pasta z Blendamed i ona kosztowała 0,95. Także jak mówiłam, wydaje mi się, że te ceny jakoś tam znacznie nie odbiegają od takich Rossmanowych, no bo Balea to jest taka chyba najtańsza DM-owa marka, trochę jak taka Isana Rossmanowa, coś w tym stylu. Ale powiem wam, że do tej pory prawie wszystkie rzeczy, jakie od nich miałam, mi się sprawdziły. Prawie wszystkie, bo nie wszystkie. Co chwilę się tu rozjaśniam, bo już na maksa ciemno się robi. Jest w ogóle tragiczna pogoda dzisiaj. To już by było wszystko w tym filmie, co chciałam wam pokazać. Także jak widzicie, jest całkiem sporo tych rzeczy, które możecie za 100 zł dostać w DM-ie. Dajcie znać, jakie wy produkty z DM-u polecacie. Widziałam też, że są polskie strony, gdzie możecie zamawiać te niemieckie produkty, bo to jest chyba, jak się nie mylę, niemiecka drogeria. Także jest też dostęp już do tego w Polsce. Nie wiem, czemu wcześniej o tym nie wiedziałam, ale jak zaczęłam gdzieś tam wam podlinkowywać niektóre rzeczy do filmów, to widziałam, że właśnie z Polski można też te rzeczy zamawiać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, to już było wszystko na dzisiaj i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!